Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry niektórym. Witam na kolejnej KHT. Tym bardziej, że to dziś będzie krótka KHT, bo nie ma sensu, żeby tutaj Państwu zawracać głowę w momencie, kiedy Państwo chcą oglądać mecz, bo jak widzę, mecz jest dla wielu ważniejszy i dobrze niech będzie. Mnie ten mecz nie interesuje. Od razu odpowiem, panie Rafale Kuźba. Dobrze, żeby pan zobaczył, usuwam pana pytanie, bo tak mi się podoba. I co z tego? Mam prawo? Mam prawo. Głupie pytania o sprawy prywatne, o jakieś inne rzeczy, głupie żarty po prostu usuwam. Po prostu usuwam, tak jest. Kita tam gdzieś leży, ale pokażę państwu zaraz kitę, bo przecież bez kity dzisiaj było. Dzisiaj zacząłem. Właśnie. Jeśli chodzi o mecz, proszę Państwa, to mnie najmniej interesuje z tego wszystkiego, dlatego że to już się przestało być po analizie różnych rodzajów mediów społecznościowych i różnego rodzaju publikacji śmiesznych, mniejszych i tak dalej. Przestał mnie ten mecz zupełnie interesować. Przywitaj się, Kita, cześć. No, cześć, dobrze, to już masz iść sobie. Przestał mnie ten mecz interesować, ponieważ to zaczęła się robić szopka polityczna i wszyscy będą nastawieni na zachowanie kibiców, a nie na to, jak ci nasi grają w piłkę albo tamci grają w piłkę, więc to nie ma, to jest zaprzeczenie wszelkiego rodzaju rozgrywek. Niech się dzieje, to pan se pogłośni, jak za panu za cicho, bo u mnie na przykład na OBS-ie jest nawet przesterowane, proszę pana. Nie wiem dlaczego, także nie mogę tego przesterować bardziej, po prostu. Po prostu. Nie wiem, właśnie. I dlatego też ten mecz mnie w ogóle nie interesuje. Po prostu nie chciałem się. W pewnym momencie chciałem odwołać tą KHT, ale nie odwołałem, bo już obiecałem Państwu, więc nie mam po prostu zbytnio siły i ochoty robienie tego w tej chwili. No ale nieważne. Najpierw zobaczmy jedną rzecz. Co na świecie? Na świecie jest arcyciekawa sytuacja pomiędzy w rozgrywce Chiny, Rosja, Ameryka. Bardzo ciekawa sytuacja i proponowane porozumienia, bardzo dziwne, między Rosją a Niemcami, co tylko potwierdza wieczny sojusz, o którym zawsze mówię, wieczny sojusz rosyjsko-niemiecki. No. Panie Rafale, to jest najmniej ważne. Zaraz panu odpowiem na to pytanie, przepraszam. Właśnie. Do tego wszystkiego bardzo ciekawe historie są na poziomie ekonomicznym, gdzie Niemcy po prostu padają. Afera Deutsche Banku rozwija się i Niemcy padają. Jak Niemcy padną, to padnie bardzo szybko nasza gospodarka, która jest oparta na Niemcach. Tak to jest. Notabene też jest bardzo ciekawy rozkład niemieckich inwestycji w Polsce. Jeżeli weźmiemy to, pójdziemy na mapę, to zobaczycie Rzeszę z 1938 roku w granicach, tak jak zgodnie z czwartym punktem RFN, artykułu RFN. A oprócz tego cała masa, proszę Państwa, różnego rodzaju bzdur, niedomówień, kwestii, archetypów, symboli, niechęci do zrozumienia rzeczywistej sytuacji, w jakiej się Polska znalazła przez wszystkie strony. Od prawa do lewa. To mieliśmy tak w skrócie na świecie. Teraz powiem panu, dlaczego nie 4 dni, dlaczego uważam, że to jest strata pieniędzy, dlaczego to są zabawki. Proszę pana, jeżeli kupimy sobie samoloty bardzo drogie, 15, 20 sztuk, no to co z tego wynika? Nie mając infrastruktury, nie mając armii, nie mając zabezpieczenia. Te samoloty to nie są takie zabaweczki, które sobie latają, bo im każ. To są samoloty, które sobie lecą, mają wystrzelić i gdzieś wrócić. A gdzie wrócą, skoro przeciwnik zniszczy lotniska? On nie wyląduje w polu, prawda? To raz. Druga sprawa. A co będzie, jeśli nasz przeciwnik sparaliżuje to, co robią, zrobi to samo, co robią Amerykanie w pierwszych chwilach wojny, każdej wojny, i to trzeba być na wojnie, żeby to wiedzieć i żeby o tym widzieć. I to zrobili w Iraku, to zrobili w Afganistanie, to zrobili w Libii. Paraliżują za pomocą odpowiednich środków, również i wybuchowych, łączność. I taki samolot bez całego systemu łączności satelitarnej
jest po prostu drogą zabawką. Pieniądze, które my wydajemy na drogie zabawki, to trochę przypomina tak. Przypomina kogoś, kto nie umie jeździć na rowerze, ale kupuje sobie najlepszy nowy rower, najlepszy kask, wspaniałe, najlepsze ciuchy na rower, wszystko ma tip-top, po czym wsiada i się przewraca. Rozumiecie państwo? O to w tym wszystkim chodzi. No. Oprócz tego jest cała infrastruktura konieczna do obsługi tych samolotów. Nawet nie tylko, ale również infrastruktura wywiadowcza. Do tego trzeba mieć również satelity i inne rzeczy. My może wydajmy pieniądze na armię lądową, na zrobienie prawdziwego systemu obronności państwa, w tym zagospodarowanie ludności cywilnej na wypadek W. Na odtworzenia pewnych rzeczy, pewnych schronów, innych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę mówić, bo to nie o tym TKHT dzisiaj. Rozumie pan teraz? Obraził się pan na mnie? Już? Że tak powiedziałem? Naprawdę jeszcze raz. To przypomina mi rowerzystę, który nie umie, faceta, który nie umie jeździć na rowerze, a kupuje sobie wszystko najlepsze, najdroższe, żeby mieć. I co będzie? Są tutaj wojskowi, to dobrze wiedzą. To są samoloty jednorazowego użytku. Ich trzeba mieć dużo. One mają wystartować, wystrzelić i wrócić. Ewentualnie, jeżeli będą mieli gdzie. A gdzie wrócą? Przy założeniu, że przeciwnik jest słaby, przeciwnik nie ma obrony, ale przeciwnikiem naszym kto będzie? Rosja? No dobrze, będzie Rosja. To co, oni będą się patrzeć, jak te samoloty lecą, strzelają i wrócą? Nie mają środków? To jest tak jak z rakietami, proszę państwa. Są rakiety, są antyrakiety, ale to wszystko trzeba mieć jeszcze satelity do tego wszystkiego, żeby to namierzać. To nie takie proste, to jest wszystko, co lepiej te pieniądze wydać na porządne uzbrojenie, na stworzenie high-tech divisions, na porządne uzbrojenie, na porządnych systemów i tak dalej. Dziaman, ma pan rację, nie ma mundurów w magazynach, ludzie czekają pod 8 lat, ja wiem o tym. Nie ma wielu, bo po pierwsze nie, po co te mundury, skoro nie ma żołnierzy, to jest inna sprawa. Jednostki specjalne nic nie załatwią, bo trzeba jest regularna armia. I już. No. Jeden F-3 mieli jak 100 migów 21. No pewnie, wie pani co, powiem pani jedno, jeden F-35 jest jak 1000 Spitfire'ów. Lata wyżej, po pierwsze. No i sobie, teraz gdzie te samoloty uderzą? Rosjanie mają opracowane cele, wymierzone w cele, tak samo Amerykanie. Wymierzone rakiety w cele, na pewno lotniska są. Proszę zobaczyć, bo wszyscy znają tak pięknie historie, wspaniale. Od czego, co Japończycy zaatakowali najpierw Pearl Harbor? Co? Lotniska. Dopiero potem samoloty. Najpierw zniszczyli lotniska. Prawda? Najpierw lotnisko. I to jest wszystko, proszę państwa. I to są zabawki, które mają co pokazać, bo pan Błaszczak stanie i powie, ach, mamy najnowocześniejsze uzbrojenie na świecie. I co z tego? I co z tego, że mamy? I co z tym uzbrojeniem, kiedy ono zostanie zniszczone najprawdopodobniej w pierwszych 15 minutach konfliktu i będzie już po tym najnowszym uzbrojeniu? Taka jest walka. Przecież przeciwnik, do którego uderzamy, to nie jest jakieś, przepraszam, Zambezi Południowe mające jeden, dwu płatowiec typu kukuruźnik. Prawda? Tylko to jest również silna armia, tylko tego przeciwnikiem będzie silna armia, bardzo nowoczesna technologicznie, mająca już opracowane różne rzeczy, prawda? Tomek 72, oczywiście, że nie zadziała bez łączności wywiadu. F-35 oparte na satelitach. To oczywiście, co one opóźnią, co one polecą, zniszczą parę celów i to jest wszystko, co one zrobią. I nic więcej, szkoda pieniędzy. Jan Kowalski, nie, uderzyli na lotniska. Uderzyli na lotniska, żeby uniemożliwić obronę przeciwlotniczą. Zniszczyli. No. VS, a dlaczego pan ze mnie kpi? Ja pracuję na budowie za granicą. Jako niewykwalifikowany pracownik fizyczny. Już? Może pan sobie stąd pójść? Zamiast pierdzielić mi tu głupoty? I gadać głupoty? Przepraszam bardzo, ja zaczynam mówić dość ostro w tej chwili. No. Jeśli, proszę, tak to niestety wygląda i to jest ta odpowiedź. Szkoda na to pieniędzy. Ale nieważne, proszę państwa.
Dajmy sobie z tym spokój, bo w wypadku wojny, bo w wypadku jakiejkolwiek otwartego konfliktu militarnego, my nie mamy żadnych szans, nawet z F-37,5, F-39,5, F-159,5 i tak dalej, i tak dalej. Zachodnia koszulka, panie Damianie Kwieciński. Niech pan napisze, niech tam ktoś napisze od razu, ile mam pieniędzy. Dlatego będę chciał akta swoje opublikować od prokuratora jako oskarżony na temat ukrywania majątku. Chcę to opublikować, tylko jak opublikuję, to kolejne przestępstwo popełnię. No właśnie. Właśnie. I proszę sobie, możecie sobie ze mnie żartować, robić co chcę. Ja mam to wszystko gdzieś, proszę państwa. No niestety. A tymczasem, co my mamy w Polsce? To już żeśmy sobie pogadali. Co my mamy w Polsce? Zanim przejdę do głównego tematu, krótko, bo po raz ostatni do niego przechodzę, to powiem jedno. Co mamy? Parada Równości, która prowokacyjnie jest paradą nierówności, wyklucza określone ludzi o określonym światopoglądzie, czyli wyklucza chrześcijan z prowokacyjną parodią mszy. To jest po prostu bez sensu. Nikt na to nie reaguje, łącznie z PiS-em. A może o to chodzi, żeby nie reagowali po prostu. Tak wygląda. Tak to niestety wygląda. I mamy również pana Falentę, o którego mnie tutaj państwo pewnie zaraz będziecie pytać. Jak właśnie. Pan tu umie. Ja nie umiem markować, że ja nie dołuję. Ja po prostu mówię szczerze, jak to wygląda i czym, na czym powinniśmy chodzić po ziemi, a nie po księżycu. A my chodzimy, my cały czas... Chodzimy po jakichś, nie wiem, dziwnych polach takich, których nie ma, jakichś wymyślonych ideałach. To jest rzeczywistość po prostu. To jest rzeczywistość. No. Ja nie chcę, nie wiem, kto to jest pan Karo, nie interesuje mnie. Proszę mi tu nie powoływać się na żadne nazwiska. Nie wiem, kto to jest pan Karo, nie interesuje mnie to, co sobie myśli jakiś pan w Polsce. Mam to gdzieś. No. I mamy pana Falentę. Nie będę powtarzał, o co chodzi, wszyscy dobrze wiedzą. Powiem, że ja od początku mówiłem i to jest, można znaleźć na to dowód, bo tylko się powstała ta afera i to mówiłem w różnych republikach, w różnych innych stacjach, że to jest moim zdaniem najważniejsze i pisałem artykuły, że to jest najważniejsza moim zdaniem afera, którą trzeba by wyjaśnić. Ale proszę państwa, w całym tej, w tej chwili awanturze z listem pana Falenty najważniejsza jest jedna rzecz. Są trzy rzeczy, których nikt nie zauważył. Po pierwsze, pan Falenta jest przerażony, boi się, bo pana Falentę w jakiś sposób oszukano. Po drugie, tak wysłuchałem ci pana Sienkiewicza, to zapominamy o tym, co było na tych taśmach. Te taśmy pokazały, jak oni nas traktują. Pokazały, co to jest herenfolk. I pan Sienkiewicz, mówiąc dzisiaj na ten temat, powinien powiedzieć, że to on jest winien, dlatego że on był odpowiedzialny za służby. On te służby tworzył, które nie pozwoliły zabezpieczyć kontrwywiadowczo władzy. Chyba że inny wywiad w tym wszystkim siecią. No ale niestety do pana Sienkiewicza to nie dociera, bo pan Sienkiewicz jest w swoim, bo pan Sienkiewicz jest na tyle zapatrzony w to wszystko, co robi, że wszystko robił dobrze i słusznie. Ale proszę pomyśleć, proszę państwa, co było na tych taśmach. Zapominamy. Tam było pokazane mechanizmy władzy SOTE. Mechanizmy władzy, w których wszyscy od prawa do lewa uczestniczą, bo tak to się dzieje. Bo tak to się dzieje, proszę państwa. To jest jedna rzecz. I rzecz trzecia, najważniejsza. Dlaczego ten list wyszedł? W jaki sposób ten list został ujawniony? Ten list został wysłany najprawdopodobniej do prezydenta i ktoś musiał to ujawnić. Oczywiście to może być, że w ten sposób w swoim rozumieniu specjaliści od służb specjalnych, pisowscy specjaliści powiedzieli, w ten sposób zdetonują tą bombę, a wręcz nie przewidując jednak skutków, że w ten sposób oni nie detonują bombę, ale gaszą ogień benzyną w tym układzie. Prawda? Tym się nikt nie chce zastanowić, jak ten list wyszedł. Radziłbym, ciągle mówiłem, niech PiS zamiast szukać wrogów wśród takich jak ja i wykluczać ludzi i niszczyć ludzi po prostu, niech się zastanawia, niech się lepiej zastanowi, skąd ma tylu wrogów u siebie.
Notabene, tak a propos tego wszystkiego i pana Falendy też troszeczkę i tego, co mówi pan Sienkiewicz, no to jeśli obrońca pana Arabskiego w procesie, chodziło o Smoleńsk, w procesie o Smoleńsk twierdzi, że pan Arabski był niekompetentny, to co można powiedzieć o tym, który zatrudnił pana Arabskiego? Prawda? Zatrudnił pana Arabskiego, wiedząc, że był niekompetentny? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie. Może warto również, aby zapytać, kto był odpowiedzialny za tą wizytę z ramienia kancelarii prezydenta, ponieważ musiał do tej osoby dojść raport z wizyty studyjnej. Jeśli nie doszedł, to jest to ktoś popełnił przestępstwo. Prawda? Prawda? Ciekawe. Ciekawe, prawda? Więc zastanówmy się, jak to wszystko wygląda. I w każdej partii są krety. Tak, ale PiS ma krety o wiele większe niż mi się wydaje i o wiele więcej. Tylko tym bardziej, że PiS postawił na koniunkturalistów, a w tej chwili wszyscy zaczynają powoli myśleć, że PiS może jednak przegrać, więc koniunkturaliści uciekają. Tak to wygląda. I większość tych polityków, którzy tam są. No. No. Właśnie. Ja, czyli ten, którego skreślono z listy Polaków. Dobrze, ponieważ się pojawiły pewne informacje znowu i znowu dyskusji, znowu musiałem posłuchać tych śmiesznych ludzi epatujących, jak oni to walczyli z komuną w Warszawie, szczególnie jeden pan, który był w grupie działania, nie wymienię nazwy tej grupy, grupy działania założonej przez trzy źródła, dwóch oficerów na przykryciu i dwóch facetów rzeczywiście z podziemia, bo ktoś musiał to legalizować, a jeszcze była jedna osoba, którą sami wyeliminowaliśmy, bo z 15 tam wyszło, że to źródło Departamentu Trzeciego i drukarni, do której wszyscy dostarczali. A Zoner, a co to pana obchodzi, gdzie ja jestem? No na miłość boską, ludzie. Może chce pan wiedzieć, ile zarabiam? Dużo. Dużo, bardzo dużo. Proszę to powiedzieć mojej byłej żonie i prokuratorowi, że bardzo dużo zarabia jako niewykwalifikowany pracownik na budowie. Przecież to jest głupota. No, prywatnie. Czy to jest absolutnie ważne? Wkurzony jestem po prostu i dziwicie się. No, przecież to jest, nie dziwcie się. Gdzie jestem? Jestem tam, gdzie jestem. Nie wrócę. Wrócę tylko i wyłącznie w trumnie, bo jeśli mnie będą chcieli stąd deportować, popełnię samobójstwo. Mówię to oficjalnie, bo nie wrócę. Do kraju, który mnie wyrzucił, skreślił, wypluł, zniszczył. Nie możecie mówić, że jestem wariatem. Tak to jest. Po prostu. Coś strasznego, co tutaj pan opowiada w tym momencie. Idiotyczne pytanie. I teraz wróćmy do ustawy dezubekizacyjnej. Po raz ostatni mówię na ten temat, bo zaraz tutaj też kogoś zablokowałem już, bo zaraz będzie i żółcią. Tak, będę. Będę żółcią, pluł, tak jak ktoś napisał, ale nie będę płakał. Powiem jedną rzecz. Proszę Państwa, cała moja emerytura, dość wysoka, bo to była emerytura pełnego pułkownika z wysokim stanowiskiem, powstała po roku 90. Za 7 lat w Departamencie Pierwszym SB, czyli w wywiadzie w latach 80., miałem 350 zł. W wyniku ustawy dezubekizacyjnej zabrano mi wszystko to, co wypracowałem po roku 90. Rozumie pan? Rozumiecie państwo? Na tym polega dowcip. Wszystko za to, co wypracowałem na kierunku rosyjskim, ja, jak również moi koledzy, z którymi się nie zgadzam i nie będę się zgadzał. I nie będę się zgadzał. Co więcej, ktoś mi tu radzi, że dla takich jak ja zostawiono 8A. Punkt 8. Wiecie co? Musiałem się skurwić do reszty. Powiem to wprost, żeby skorzystać z tego punktu. Bo wiecie państwo, do czym ten punkt polega? Po roku 90. materiały są ściśle tajne i nie można do nich dojść. W każdej chwili można pójść do pana ministra, skorzystać z punktu 8, powiedzieć, co się po roku 90. robiło i na kogo ma się z przeciwników, pana ministra i tak dalej. Gdzie tak dalej i tak dalej i dostać z powrotem tę emeryturę. Po to jest ten punkt. Nie rozumiecie tego? Nie rozumiecie tego? To jest jedne wielkie kurewskie szukanie haków.
To jest ustawa, która służy tylko i wyłącznie Rosjanom. Tak, Rosjanom. Bo za tą ustawę zapłacili tylko tacy jak ja, którzy w 90 roku zaczęli pracować, nie popełnili żadnego przestępstwa, dobrze pracowali, bardzo dobrze, i ich ukarano. Ponieważ mój znajomy z widzenia, a pamiętam, pracował w Departamencie Trzecim, miał 12 lat pracy, jak odszedł, nie miał emerytury, w 90 roku zweryfikowany negatywnie, tak jak wszyscy zresztą wtedy stamtąd, poszedł pracować w jakiejś spółce, gdzieś tam i tak dalej, znalazł się po różnych znajomościach, poszedł i on ma 4,5 tysiąca emerytury i nikt mu nie zabierze, bo to nie jest emerytura esbecka. Rozumiecie państwo? Rozumiecie państwo? Tak to wygląda. I jeżeli w programie pana Pospieszalskiego gadają takie bzdury w stylu stalinowskiego komunistycznej propagandy, to kłamią, 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 jeszcze raz kłamią, proszę państwa, kłamią, 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 kłamią i kłamią. Jeszcze będę powtarzał, kłamą. Dobry wujek, nigdzie się nie ukrywa. Wszyscy wiedzą, gdzie jestem. Co pana to obchodzi? Do cholery jasnej, do widzenia, dobry wujek. Wywalać mi stąd z tym idiotyzmem. Rozumiecie państwo? Rozumiecie państwo? Tak to niestety wygląda. No. PiS ma dobre i nic mi PiS nie odda, wręcz odwrotnie. PiS mnie pierwszy zniszczy, bo już mnie zniszczył. Proszę zobaczyć dalej. Ta ustawa rodzi jeszcze jeden skutek, bo ona obniża procent. Według tej ustawy po roku 90 75% i mogłem dalej pracować. Teraz nie mogę pracować, bo muszę oddać wszystko, co zarobię poniżej jakiejś tam kwoty. To jest kwota najniższej krajowej. Rozumiecie państwo? Rozumiecie państwo? Tyle mnie spotkało za rozpieprzenie ruskiej rezydentury. To jest zemsta ruskiej, który gratuluje Rosjanom. Absolutnie. Gratuluję. Dalej co mamy? To już mówiłem, proszę państwa. Wszyscy zweryfikowani negatywnie wygrali na tym. Wygrali ci, którzy zostali zweryfikowani negatywnie. Państwo nie wierzą Zielińskiemu, gadającemu totalne bzdury. Kłamiącemu publicznie o tych wielkich emeryturach. Nikt do roku 90, kto poszedł na emeryturę, nie dostawał emerytury większej niż jakieś 1200, 1300, 1500, 3, góra 3000 zł. Bo takie by musiał chyba 30 lat pracować, a teraz to już nie żyje. Większość tych ludzi dostawała mniej. Powiem państwu jeszcze jedną rzecz. Mój kolega w 93 roku wrócił z placówki, pracował dłużej niż ja i poszedł na emeryturę po 15 latach, dostał wtedy 700 zł na dzisiejsze pieniądze. Nie, 600 zł na dzisiejsze pieniądze. Wskutek ustawy dezobligacyjnej podniesiono mu o 200. Rozumiecie państwo? Biało-czerwony to nie PRL mi zabrał, to PiS mi zabrał. PiS mi zabrał wszystko to, co zrobiłem i dlatego gratuluję Rosjanom. Jakiś kretyn napisał na Twitterze na temat PWPW, gdzie ochrona kontrwywiadowcza, bo pieniądze szły przez szczotę, niby do mnie. Teraz napisał, w 2017 roku za próbę zrobienia prawdziwej ochrony kontrwywiadowczej i zatrzymanie Niemców wypieprzono mnie. Ja w ciągu jednego dnia razem z ustawą dezobligacyjną straciłem 98% moich dochodów i przez to jestem w sytuacji takiej, jakiej jestem. Proszę państwa. I już. I mówię wprost, tak to było, możecie się złościć i już. Było nawet... Partoszkowa, kto panu to powiedział? Kto panu powiedział? Jacyś wojskowi, generałowie. Przestańcie się wygłupiać. Pan zwariuje, też pan w to wierzy. Ja miałem dużą emeryturę, wyliczałem ją kiedyś, bardzo dużo. Tylko to było za rok 90, tylko było to za lata 90. Panie Dariuszu, jak pan nie chce, niech pan stąd idzie na ten cholerny, głupi mecz. No. Nie musi pan tu siedzieć, nie potrzebuje. Po prostu. Tego wszystkiego. Jak to nie szkoda zdrowia? Poza tym jeszcze powiem jedną rzecz. Wszystkie sukcesy, jakie miały służby specjalne po roku 90, zawdzięczają nie tym nowym, oni przy tym byli, ale takim jak ja. Tamci szli na dyrektorów, na tych wielkich, takim jak ja. Wszystkie sukcesy, zarówno w wywiadzie, jak i w kontrwywiadzie. Wszystkie sukcesy, nawet sprawa Monicza. Nie odbyłaby się, gdyby nie pewien były, nieżyjący już, były pracownik Służby Bezpieczeństwa, który machnął na wszystko i się zaangażował w to.
Rozumiecie państwo? I niech sobie gadają, co chcą. Ale oni potrafią zbierać tylko haki. Bo chcę być nerwowy, bo mam to gdzieś. Nie podoba się panu, niech pan idzie na kanał, gdzie nie ma nerwowych ludzi. Niech pan idzie, niech, proszę państwa, mam prośbę. Niech tu przychodzą ludzie, którzy chcą mnie oglądać. Ja ostatni raz mówię na ten temat. Rozumie pan? Nie chcę tutaj mieć wrogów. Nie chcę mieć przynajmniej chociaż raz. Uwolniłem się od wrogów. Nie wiem. Nie pozwolę się deportować. W wypadku deportowania popełnię samobójstwo i mam to gdzieś. Powiedziałem, nie wrócę do Polski. Nie do tej Polski. Ta Polska mnie skreśliła z listy Polaków. W dodatku jeszcze. Prawdą przekazano Amerykanom, bo ja wiem, to stąd rozmawiał ze mną pewien Amerykanin, na krótko przed wyjazdem, mówiąc, że Amerykanie będą interweniować w tej ustawie. Ponieważ ukarano wszystkich tych, którzy im również pomogli, a nie tylko chodzi o kooperację z samą, ale o szereg innych rzeczy, o których nie będę mówił. Oni, Anglicy, które dzięki mamy, które zrobili parę rzeczy naprawdę ważnych dla świata. Tak dla świata. Dzięki nam, starym esbekom, jak według jakich mówimy, a nie tym gówniarzom, czytającym Ludluma po prostu. Więc... I tak to jest, proszę państwa. I co zrobiono? I co? Przekazano informacje, prawdopodobnie o mnie też, i teczki personalne. A tam w tych teczkach są rodziny, charakterystyki, stany zdrowia, różne rzeczy. Tak się zdradza polskich obywateli? Mnie z generałem Jasikiem, generałem Czempińskim nie po drodze, wręcz odwrotnie, oni, czy Włodkiem Siewierskim, nie po drodze. Oni mnie uważają za wroga, zdrajcę, renegata. I niech tak będzie, niech tak uważają. Ale to, co zrobiono wobec nich, jest świństwem. Nie można donosić na polskiego obywatela obcym służbom. Tym bardziej trzeba jeszcze myśleć przy okazji, no ale nieważne. To jest, proszę państwa, świństwo. To jest, proszę państwa, świństwo. Tu zaraz przyjdzie jakiś J. Stalin piszący głupoty, różne inne rzeczy. Jak widzicie, spada mi oglądalność, bo przecież już nie jestem w Polsce. No. No właśnie. Krzysztofka, oczywiście, że współpracowaliśmy z CIA i z FBI, bo to jest normalna służba partnerska i robiliśmy parę różnych rzeczy. Parę analiz, które też zrobiłem na ich prośbę. No i co z tego? Również ich materiałów. I co z tego? I nie tylko ja. To jest właśnie chore. To jest właśnie wszystko chore, proszę państwa. Tak to niestety wygląda. I nic na to nie poradzę. No nic na to nie poradzę, proszę państwa. To jest... Mnie ustawowo, łącznie tymi wszystkimi, planowano również ustawą, która uderza w mojego syna, zabraniająca mu pewne rzeczy, pewnych prac. Powoduje, że skreślony, że uważam się za skreślonego z listy Polaków. Odmówiono mi bycia patriotą, odmówiono mi bycia Polakiem i to jest właśnie PiS. I teraz paradoksalnie, niestety jestem w sytuacji, której ważniejsza dla mnie jest Polska i żaden kretyński minister mi tego nie zabierze. Dlatego uważam, że ten PiS musi jeszcze przetrwać. Musi przetrwać ze względu na to, co mówiłem w poprzedniej KHT, na sytuację geobalistyczną, jak ja to mówiłem, po prostu. No. No. Tadeusza, nie słucham już nikogo. Nie słucham nikogo z Polski, ponieważ w większości wypadków są to jest małe, wredne, brudne i śmieszne po prostu. Amerykanie postukali się w czoło, tak samo jak postukali się w czoło, kiedy jedna ze służb zwróciła się z pewnym pytaniem do nich. Ale nieważne. A Zoner, dlaczego pan nie uderzy w piersi, nie przeprosi? Panie Zoner, wypier stąd! Koniec! O, cholera jasna. Dobrze, nie, zostanie pan. Za co mam przepraszać? Za co mam przepraszać? Za co? Proste pytanie, za co? A może kto inny przeprosi? A może ci, którzy hodują morderców popiełuszki i ci, którzy nikomu, ci, którzy pieszczą się z Departamentem Czwartym i Trzecim, może oni przeproszą? A może to mnie trzeba przeprosić, co? Bo ja zaryzykowałem, ja odpracowałem swoje, z nawiązką, panie Zoner. Proszę mi powiedzieć, za co mam przepraszać? Proszę mi powiedzieć, za co mam przepraszać? Ruskich? Właśnie. Ruskich mam przeprosić za co? Pana? Tych wszystkich zasrańców, którzy nie wiedzą jakiegoś śmiesznego, młodego posła, który pieprzy głupoty, nie wiedząc jak to było? Tak naprawdę? A poproście swoich, żeby was przeprosili. Życie mi się chce.
Tak, chyba muszę przeprosić za bycie Polakiem do końca, bo gdybym naprawdę w roku 90 poszedł na drugą stronę i zrobił inaczej, nie miałbym tym się śmiał z was po prostu, wszystkich. Właśnie. Gdzie tu jest ten facet? Gdzie ten facet jest? To niech pan się uderzy w pierś, kretyn psiakę. Może mnie pan poda do sądu, zgłosi kanał, niech pan zgłosi, mnie już w ogóle nie zależy, proszę państwa, na tym nie mam czasu. Nie mam czasu na to wszystko, mam ważniejsze rzeczy. Mam rodzinę w bardzo trudnej sytuacji, nie stać mnie na adwokata i już. No właśnie. ZK, dobrego stanu. Wolę pracować na budowie, niż rozmawiać z jakimkolwiek polskim politykiem, posłem czy dziennikarzem. Oni są gorsi od wszelkiej mafii. Notabene, a propos Falenty, wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu ma wyjść jakaś książka dość ciekawa, która pogroży to wszystko jeszcze bardziej. To też jest ciekawe. Mam pytanie. Ja mam przepraszać? To może niech pana przeproszą ci, którzy doprowadzili do Smoleńska, prawda? No. A mówiłem panu, prosiłem o panie Januszu, ja nie kontaktuję się już z nikim. Nadchodzi czas, a Polaków jak pan? Gówno nadchodzi, a nie czas. Pan się nie zdziwi, wystarczy jeden podpis tego śmiesznego ministra i leżę. I siedzę w więzieniu. I nie tylko siedzę w więzieniu, ale jestem trupem. Czy państwo myślą, że ten samobójca to... No dobra, nieważne. No. Panie Krzysztofie K., zaraz pana zablokuję. Czytałem wczoraj na Facebook CIA odnośnie Polski, mamy ministrów z agresji BN z danych zarobić bez wiarygodności. Damian Żurawski, oczywiście, że mamy, ponieważ oni zupełnie nie wiedzą, dlatego powiedziałem o tych 35. Dobra, przepraszam się za wściekłem, ale nie lubię takich rzeczy. No. Rafał Kuźma, jaka książka? Nie, to książka zupełnie inna ma wyjść chyba. Straszą tą książkę teraz z przecieków różnych. Wiem, że ma być książka o Mariuszu Kamińskim i zdaje się, tam są jakieś walki. Nie wiem, czy o tą książkę chodzi, czy nie o tą. Nie wiem, ale tak się dziwnie z tym Faletą zgadza. Natomiast jeszcze raz powtarzam. Nie zapominajmy, co było na tych taśmach. Nie zapominajmy, co było na tych taśmach. Oni nie wrócą. Oni mają, a jeżeli oni wrócą, będą was tak samo traktować jak niewolników. Ponieważ ta klasa polityczna jest do ścięcia cała. Ścięcia w cudzysłowie oczywiście, żeby mi nie powiedzieli, że wzywam do obalenia siłą, bo zaraz mi powiedzą i tutaj w ogóle. Swarożyc, pytanie, czy pan myśli, że to jest gorsze? Tak, jest gorsza sytuacja niż za komuny, bo komuna była narzucona siłą, a to jest przez Polskę. Jest, bo te wszystkie ustawy, ja nazywam ustawę, nawet nazywam ustawą o dzieciach wroga ludu. Jeżeli dopuścicie do zmiany ustawy o dopuszczeniu do tajemnicy, dopiero zobaczycie, jak wygląda państwo policyjne. Po prostu. No. Dobra, jeszcze jakieś pytania? Czy PiS na poziomie czeka? Tak. A czym jest CBA? No właśnie, ja tak, pana Targalskiego, który wszędzie widzi wrogów PiSu i wszędzie widzi wrogów tych. I wszyscy, proszę państwa, wszyscy ci, co wszędzie widzą agentów, sami są agentami. No, no ciekawy jestem, czy ten Wałęsa przeżyje, ale pewnie tak. Może to też jest kupno jego. Ujawnienie tego listu, być może to jest też sytuacja taka, że ujawnienie tego listu to jest pewna polisa na życie dla Falenty, bo jeśli jemu coś się w tej chwili stanie, wszystko uwiarygodni, wszystko to, co jest w tym liście, więc w tym momencie może tak zrobił. No. Właśnie. Nie, panie Januszu Szczas, ja jestem za stary, na mnie już nie ma siły, na mnie już nie ma ratunku, ja już nie dojdę, ja mogę tylko tutaj siedzieć i następnym razem opowiadać państwu o rzeczach pozytywistycznych. A notabene jakiś facet napisał mi, że zainspirowany stworzył własny autorski projekt dotyczący właśnie pracy u podstaw i tak dalej, po czym się na mnie obraził, bo mi nie ufa. Także ukradł mój projekt, a teraz uważa się za tego. No bardzo ciekawe jest właśnie.
Jacek 74. Właśnie przeczytałem wyborczy, że kochany został dał mieści w agrach i pełen nazwiska leśnych agentów. Teraz nasze służby nie mają z kim współpracować. Co teraz? Już podobno jest, dementi, że tak nie ma, ale ja wiem, że jest. Generalnie sprzedawanie akt obcym służbom polskich obywateli, nawet jeśli to są ci generałowie, powiedziałem, mnie z nimi nie po drodze i nie będzie po drodze. A jeszcze jedna sprawa, efekt ustawy. Otóż proszę Państwa, z trzech jak ta ustawa wyszła, z trzech niezależnych źródeł, niezależnych, czyli polegające na tym, że te osoby się nie zdobyli, moi koledzy, ale oni się nie znali wzajemnie i niezależnie trafili do pewnej poznańskiej kancelarii prawnej. Która i każde z nich, tych osób mi to właśnie zgłosiła, bo poszła i powiedziała się wściekła, ponieważ ta kancelaria prawna zajmowała się odwołaniami od ustawy dezubekizacyjnej, pisaniem za darmo, ale najpierw trzeba było wypełnić taki właśnie, ale taką ankietę, jak to było, co się robiło w latach 90., podobno, żeby udowodnić, że się odkupiło na tej zasadzie. I proszę Państwa, tak się składa, że ta kancelaria była kancelaria założoną przez obywatela RP obecnie, a kiedyś mojego figuranta, kacapa, rosyjskiego prawnika i zajmowała się głównie sprawami rosyjskimi, żeby było śmiesznie. Rozumiecie Państwo, na czym to polega? Do czego doprowadziła ustawa dezubekizacyjna? A nie jaki doktor Kister mi powiedział, że takich jak ja należy przed jakąś audycją w radiu mi powiedział, chyba ostatnim naszym wspólnym występem, do tej pory nie chcę go znać, powiedział, że takich jak ja to należy raz na miesiąc na 24 i kipisz co tydzień w domu, przeszukanie. Bardzo ciekawa wersja demokratyczna pana doktora Kistera, kurde, doktora nie wiem od czego. Właśnie. Dobrze, proszę Państwa, skończę. Jest ten mecz, zobaczymy sobie ten mecz. Po tej KHT zaraz tutaj będą, tutaj właśnie do tego rządu, w którym jestem, natychmiast o deportację mnie, bo jestem bandyta, wróg i morderca. Po prostu. Niech będzie. Skreślono mnie z listy Polaków i pisanie mi bzdur. A ja robię, dużo rzeczy zrobiłem i dla PiS-u, ja o tym wiem. I nie wstydzę się tego zrobić jeszcze raz, tylko że w pewnym momencie niestety zostały tam przyjęte pewne historie. Bo to jest walka pomiędzy agenturą rosyjską a agenturą niemiecką, a w rezultacie jest to agentura niemiecko-rosyjska wszystko. To jest prawda, kondominium niemiecko-rosyjskie. Pod żadnym zarządem. Pod żadnym zarządem. Tak jest. I niech tak będzie. Dobra. Nikt mi nie da azylu. Nikt mi nie da azylu, proszę Państwa. Dobrze, dziękuję Państwu. Jutro rano zasuwam do pracy. Te KHT będą, ale będą trochę krótsze w tej chwili. Pojutrze będzie następna, ale to już będzie zupełnie inna. I o czym innym. Właśnie. Dziękuję Państwu. I cóż, do jutra. Nie, do pojutrza. O ile pojutrze nastąpi. A że pojutrze nastąpi, to spotkamy się pojutrze. Jutro mam ciekawą robotę, także będę pracował. Na razie. Cześć.